Dzień dobry moi drodzy, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Po krótkiej przerwie po raz kolejny straciłam gdzieś tę regularność. Bardzo dużo pracy, bardzo mało czasu przy maluchu, ale wiecie, nie będziemy znowu przerabiać tego samego tematu. Słuchajcie, kolejny reading vlog. Ostatnio widziałam głosy. W ogóle ostatnio był bardzo burzliwy okres w bookmediach. Wiele zarzutów do twórców o różne rzeczy, o nudne reading vlogi, o współpracę w reading vlogach i tak dalej. Absolutnie tutaj nie chciałabym się do niczego odnosić, ponieważ ja też nic na swoim sumieniu nie mam, żeby się do czegokolwiek odnosić. Zawsze informuję Was o współpracach, jeśli właśnie na współpracę opiera się film, który publikuję, i dzisiaj właśnie tak jest, więc daję znać, że mój film będzie powstawał we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona i będę Wam opowiadała tutaj o książce Spotkasz mnie nad jeziorem. Jestem w połowie i bardzo się cieszę, że w końcu uda mi się nagrać prawdziwy reading vlog, a nie oszukany reading vlog, w którym książka jest już dawno przeczytana, a ja po prostu dzielę recenzję na kilka fragmentów. Trwa również teraz Comic-Con, ale z Comic-Con będzie osobny film, a raczej takie podsumowanie, ten nasz maraton z powieściami graficznymi oraz komiksami trwa dość długo, ponad tydzień, równy tydzień, przepraszam, i ja nie potrafię trzymać się tylko jednej formy przez tydzień, więc również zdecydowałam się w tym czasie czytać tę książkę. Zaczynam nagrywać ten film, kiedy ma swoją premierę 24 kwietnia, koniec kwietnia, już słuchajcie, jak ten czas leci. Dla mnie ten rok przelatuje przez palce, zresztą poprzedni też. Mam takie wrażenie, że odkąd zostałam mamą, to ten czas, jak już wcześniej pędził, to teraz już przyspieszył, ma podwójne przyspieszenie. W każdym razie teraz chciałam się z Wami przywitać, zapowiedzieć vlog, w którym nie będzie się działo nic więcej niż moja praca, czyli chodzenie wszędzie, gdzie się da, z komputerem i tłumaczenie. Oprócz tego postaram się pokazać Wam może trzy ostatnie książki, jakie ostatnio przeczytałam, ponieważ tak jak mówię, na kanale nie pojawiało się nic. Może jakiś mini book haul. A teraz chciałabym tylko już, żegnając się, bo słyszę, że Bąbel się obudził, żegnając się, chciałabym tylko powiedzieć, że jestem tutaj naprawdę zauroczona tą powieścią. Przede wszystkim stylem, który jest tak kwiecisty, przyjemny dla oka. Wspaniale czyta się tę książkę, jest tutaj wiele fajnych porównań, ja teraz bardzo na to zwracam uwagę, jeszcze bardziej niż kiedyś, kiedy sama głowie się nad przykładem książki, przepraszam, i również bardzo styl pisarki wybrzmiewa w doskonałym polskim przekładzie, ale o tym już w następnym klipie. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym klipie. Moi drodzy, mamy piątek, ostatni piątek kwietnia, jeśli przydałoby Wam się jakieś ramy czasowe oglądając ten film. I co? I chciałabym teraz powiedzieć Wam kilka słów na temat książki Spotkasz mnie nad jeziorem, która być może okazać się dla Was doskonałym wyborem czytelniczym na zbliżającą się majówkę. Książka jest już dostępna na Legimie w formie e-booka, więc nie przejmujcie się tym, że nie zdążycie do księgarni. Cóż mogę powiedzieć? Moi drodzy, to jest... od razu powiem, jaką książkę trzymam w ręku. Każde kolejne lato to pierwsza książka autorki Carly Fortune, która została wydana u nas w polskim przekładzie. W obu przypadkach tłumaczka jest ta sama, czyli Anna Hikiert-Bereza, przepraszam, tutaj się zawahałam, i od razu chciałabym tylko oddać ukłon tłumaczce, ponieważ ta książka, wybaczcie mi, jest naprawdę doskonale przełożona. Tej nie czytałam, natomiast słyszałam wiele zachwytów. Jest to również pozycja nagradzana, a przynajmniej nominowana do nagród chociażby w plebiscycie Goodreads Choice Awards,
Więc jestem przekonana, że po nią sięgnę, ponieważ Spotkasz mnie nad jeziorem, czyli ta nowa książka autorki, wybaczcie, naprawdę skradła moje serce. To jest poniekąd taka historia miłosna, to jest tak zwana literatura kobieca, powiedziałabym romans pomieszany z obyczajem. Najważniejsza jest tutaj główna bohaterka Fernie. Fernie poznajemy jako 22-latkę oraz 32-latkę i cała historia opowiedziana jest nam z perspektywy dwóch ram czasowych. Mamy rok 1990... Nie, wybaczcie. Nie, mamy tak. Okej, zaraz Wam powiem, o co chodziło z tym rokiem, który przed chwilą wspomniałam, bo zupełnie się pomyliłam. Mamy teraz, załóżmy 2024 rok oraz 10 lat wcześniej, tak jest to w książce nazwane. I teraz tak, tak jak już mówiłam, w tej pierwszej perspektywie czasowej Fernie ma 22 lata. Poznajemy ją jako dziewczynę, która jest w dość osobliwej sytuacji, znajduje się w dość osobliwej sytuacji, ponieważ studiuje w Toronto, kocha duże miasto, jest podekscytowana życiem, właśnie takim wielkomiejskim życiem. Bardzo chciałaby zostać w tym miejscu, natomiast no jej studia dobiegają końca i w pewnym sensie jej przyszłość jest już ustawiona, ponieważ ma ona po swojej mamie zarządzać ośrodkiem, który leży na uboczu w jakiejś mniejszej mieścinie. Jest to taki resort nad jeziorem, bardzo popularny, przynoszący dobre zyski, cieszący się powodzeniem te 10 lat temu, w tej perspektywie 10 lat temu. I nasza Fernie praktycznie się tam wychowała. Praktycznie połowa osób z personelu zmieniała jej pieluchy, co mogłabym jeszcze powiedzieć. No, naprawdę zna ten ośrodek od podszewki i właśnie dlatego wcale nie do końca chce tam wracać, a jakby jej mama widzi to tak, że Fernie wróci z dyplomem zarządzania i po niej przejmie ten ośrodek. On jest już w rodzinie od lat, ponieważ wcześniej zarządzali ośrodkiem rodzice mamy. Tutaj związek z mamą jest bardzo ważny, ponieważ przez ten ośrodek jest taką kością niezgody między kobietami. Jest to dosyć sztampowa sytuacja. Matka, która ma dla swojej córki określone cele, natomiast to była bardzo dobra mama. To nie jest tak, że mamy tutaj jakiś toxic relationship. Nie, wszystko jest ok, tylko po prostu tutaj cele i założenia, pomysły na życie się zupełnie mijają. Więc Fernie jest w bardzo trudnym momencie, ponieważ ona chce dalej studiować, czy rozpocząć pracę, właśnie ona raczej chce po prostu rozpocząć pracę w wielkim mieście, a ten powrót do miejscowości, w której, do ośrodka Brookbanks, to miejsce po prostu jest dla niej takim widmem przyszłości. W jeden z ostatnich dni, podczas jednego z ostatnich dni pobytu w Vancouver, dziewczyna idzie na swoją ostatnią zmianę do kawiarni, a tam okazuje się, że kawiarnia jest zamknięta i jest w niej pewien malarz, albo raczej artysta, wynajęty artysta, który tworzy mural w kawiarni. I tak dziewczyna poznaje Willa i między nimi nawet nie wiemy, co to do końca się dzieje. Oni po prostu spędzają ze sobą jeden dzień, gdy mężczyzna, w zasadzie chłopak, dowiaduje się, że Fernie nie za bardzo miała czas zwiedzać miasto, a on się w nim wychował, proponuje jej wycieczkę po mieście, natomiast wiemy, że oboje z nich są w związkach, więc no to jest takie tutaj na dwoje babka wróżyła, co się między nimi dzieje. I teraz hop, wracamy do teraźniejszości i no jak możecie się, moi drodzy, domyślić, bo to nie jest naprawdę nic, co miałoby Was tutaj zaskoczyć i to jest to typowy ruch taki w takiej literaturze. Oni się jakby spotykają ponownie po tych 10 latach, tak? Ale jakie są, moi drodzy, okoliczności? A takie, że Fernie
gdzieś tam poniekąd spełniła swoje marzenia. Nie będę Wam zdradzać, co się po drodze wydarzyło, ale ona musi również po tych 10 latach wrócić do ośrodka, ponieważ wydarzyło się coś, nie będę, chyba jest to tutaj zdradzone, ja Wam nie będę opisywała, zdarzyło się coś tragicznego i ona musi wracać, musi przejąć stery w ośrodku, no i on też tam jakoś się pojawia. Między nimi również doszło do czegoś takiego, no czegoś, co złamało dziewczynie serce, a teraz już kobiecie, 32-latce. No i myślę, że w miarę przybliżyłam Wam tę historię, ponieważ widzę, że mówię już 6 minut i to wystarczy, jeśli chodzi o przedstawienie Wam fabuły. Wiem, że zdradziłam dużo, ale jakby zdradziłam to, co trzeba było zdradzić. I moim zdaniem ta książka jest wyjątkowo ładnie napisana. Ten styl jest tutaj taki kwiecisty, porównania są takie rozbudowane, czyta się to dobrze, praktycznie chłonie się tutaj każde słowo, dlatego zwróciłam uwagę bardzo tutaj na tłumaczenie, ponieważ naprawdę, kiedy znam problem trochę od tej drugiej strony, wiem, że w naprawdę wielu przypadkach nasza tłumaczka musiała się tutaj natrudzić. Głodna jestem, to o to chodzi. I nie chodzi mi tutaj o jakieś elementy nieprzetłumaczalne związane z kulturą, raczej chodzi mi tutaj właśnie o ten kwiecisty język i sporo porównań. Literacko ta książka wybrzmiewa naprawdę ładnie, po prostu ona jest ładnie napisana, nie potrafię znaleźć innego porównania. Słuchajcie, moja sąsiadka pali papierosa na tym, na balkonie i się cały czas gapi, co ja robię i czemu ja gadam do okna. I wracając do książki, moja sąsiadka już schowała się w mieszkaniu i wracając jeszcze na chwilę do fabuły, co się dzieje? Jakby przedstawiłam Wam, o co chodzi, no i o czym jest ta książka i co się dzieje. Przede wszystkim w tej pierwszej linii czasowej, 10 lat temu, my spędzamy cały ten dzień z Fernie i z Willem. Obserwujemy dokładnie relacje, które między nimi rodzą się, tak? Zawiązują. A w drugim przede wszystkim obserwujemy drogę Fernie, oczywiście tam Will się pojawia i to jest bardzo ważna rzecz, jest też Jamie, który jest ex, ale still very important, czyli ex, ale dalej bardzo ważnym mężczyzną w jej życiu i no Fernie musi zadecydować, czy ona będzie prowadziła ten ośrodek z uwagi na to, co się tam wydarzyło, nie chcę Wam zdradzać, czy ona jednak zdecyduje się porzucić to swoje przeznaczenie w pewien sposób i jednak zdecyduje się zawalczyć o swoje marzenia. Jej marzeniem jest otworzenie kawiarni w dużym mieście. Takiej kawiarni, o której my wszyscy książkoholicy marzymy. Ona nam bardzo dokładnie opisuje to miejsce i marzenie i to jest przyjemny opis, naprawdę. Razem z nią zagłębiłam się jej w to marzenie i mam takie, tak Fernie, chcesz to otworzyć, zostaw ten ośrodek, idź w to. Ja też bym bardzo chciała takie miejsce otworzyć, ale jednak są jeszcze różne inne sprawy, na które ona musi bardzo, bardzo głęboko przemyśleć. Moi kochani, to tyle. Jeszcze się do Was odezwę, nie chcę, żeby tutaj zbytnio się to przedłużało. Opowiem Wam o trzech ostatnich książkach, które przeczytałam oraz zrobimy sobie mały book haul jeszcze w tym book haulu, mały book haul w tym vlogu, ludzie. Teraz może zabiorę Was ze sobą, uciekam spotkać się z Karoliną Kombuk, ponieważ trwa Comic-Con i będziemy ubrały udział w live na Instagramie. To tyle, kochani. Dziękuję Wam serdecznie. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym klipie. Tak jak obiecałam, chciałabym opowiedzieć Wam bardzo krótko o trzech ostatnich książkach, które skończyłam czytać. To Insomnia, Thriller, Szpital Filomeny, Horror oraz Nietuzinkowy sklep. Obyczaj ocierający się o literaturę piękną. Jest to literatura koreańska, a tutaj bez żadnych niespodzianek, książki tłumaczone z języka angielskiego. Zacznijmy sobie od Nietuzinkowego sklepu całodobowego. Jest to historia, która praktycznie w całości, z małymi wyjątkami, rozgrywa się, właśnie w takim sklepie,
całodobowym, w którym możecie w nocy wypić zimne piwo albo ciepłą herbatę, zjeść coś w ciągu dnia, kupić tam dosłownie wszystko, czego potrzebujecie. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inne miejsce niż my w naszej kulturze kojarzymy ze sklepem całodobowym. To jest raczej taki punkt obsługowy. Ja naprawdę mało wiem o kulturze koreańskiej, w przeciwieństwie do wielu osób, które naprawdę się tym interesują. To jest w ogóle modny temat u nas, wiem o tym. Ja wiem naprawdę niewiele. Natomiast tutaj w tym sklepie całodobowym jest dosłownie wszystko, jest też mikrofalówka i tak dalej. I jest to ważne, to o czym Wam mówię, że to jest tak dobrze wyposażone miejsce, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to nasza scena, więc tytułowy, nietuzinkowy sklep całodobowy jest bardzo ważnym miejscem dla samej fabuły i również bohater, główny bohater, mężczyzna, na którego mówią, kurczę, wiecie co, czytałam jakiś czas temu i już zapomniałam tego przydomka, ale wyczytałam Doko. Jest tutaj mężczyzna, który ma przydomek Doko, a w przetłumaczeniu będzie to niedźwiedź. I to jest mężczyzna, którego na początku tej książki poznajemy jako bezdomnego. On spotyka właścicielkę sklepu na dworcu, a tak naprawdę spotyka ją w skutku tego, że wcześniej znajduje jej portfel, kontaktuje się z nią i mówi, że po prostu chciałby oddać jej ten portfel. Ona jest poruszona, ponieważ w portfelu niczego nie brakuje. On jedynie prosi grzecznie, czy mógłby kupić sobie posiłek. Gdy kupuje sobie ten posiłek, zostaje napadnięty przez innych bezdomnych, wywiązuje się afera, ale też podczas tej afery widzimy, że jest to naprawdę silny mężczyzna i on sobie potrafi poradzić ze wszystkim, pomimo swojego naprawdę ubogiego stanu, również fizycznego wyczerpania. I to wszystko widzi ponad 70-letnia właścicielka sklepu całodobowego. My też wiemy, że ona powoli zaczyna podupadać na zdrowiu, ma pierwsze objawy demencji i potrzebowałaby w swoim życiu jakiegoś wsparcia. Poznajemy podczas, kiedy ta książka się dalej rozwija, my też wiemy, dlaczego ona nie do końca może u swoich dzieci liczyć na to wsparcie. To jest bardzo ciekawa historia, ona się tutaj bardzo powoli rozwija, toczy się jak kula śnieżna. I właśnie los tak łączy mężczyznę bezdomnego z tą właścicielką sklepu. I jak możecie się domyślić, wskutek tych wszystkich wydarzeń Doko zaczyna pracować w tym sklepie całodobowym. W książce nie następuje to tak natychmiastowo. My mamy przez jakiś czas okazję obserwować, jak tutaj tych dwoje, o których przed chwilą wspomniałam, się zapoznaje i co prowadzi finalnie do tego, że ja zapomniałam, jak nazywała się ta pani, przepraszam, na potrzeby tego filmu będzie to pani właścicielka. Jak to się dzieje, że ona faktycznie decyduje się na zatrudnienie bezdomnego, ponieważ przecież, umówmy się, to jest bardzo ryzykowny ruch i cała fabuła polega na tym, że ten mężczyzna w jakiś sposób wpływa na ludzi, to jak on z nimi rozmawia, pomaga im pokonać pewne problemy i przez ten sklep przewija się wiele osób, wielu klientów, którzy mają naprawdę przeróżne problemy. Mamy tutaj mężczyznę, którego wykańcza życie w korporacji, mamy scenarzystkę, która nie ma weny i ciężko jej dokończyć to, nad czym aktualnie pracuje i wielu innych bohaterów, wyjątkowo ciekawa. Troszeczkę zakończenie mnie zdziwiło, nie przewidziałam, że Doko jest, bo to też idzie w tą stronę, kim jest Doko, bo on, zapomniałam powiedzieć, on stracił pamięć, on nie pamięta, kim jest. I ta końcówka bardzo mnie zaskoczyła, kim on faktycznie okazuje się być. Ona mnie zaskoczyła, natomiast zanim doszło do tej końcówki, to ta książka wywoływała u mnie poczucie ciepła. Czułam się wspaniale ją czytając. I tutaj nie chciałabym już przedłużać. Mi się podobało. Zostawiam jej 4 gwiazdki. W ogóle mój Goodreads umarł. Ja nawet nigdzie nie zapisuję książek, które czytam. Nigdy nie było ze mną tak źle, jeśli chodzi o moje nawyki czytelnicze. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało wyjść z tej tragedii. W każdym razie mi się naprawdę podobało. Otrzymałam od niej
to, czego chciałam. I teraz bardzo szybko, jeśli chodzi o Szpital Filomeny, to był mój drugi Masterton. Wcześniej czytałam Dom stu szeptów i tam potwornie się wynudziłam i tak naprawdę troszeczkę zrezygnowałam z autora, a później, uwaga, uwaga, tę książkę przeczytał, a raczej wysłuchał w audiobooku mój Bartek i bardzo mi ją polecił. Zaczęłam jej słuchać i później, jak to ja, spodobało mi się, więc musiałam ją kupić, w szczególności, że ta oprawa mi się bardzo podoba. Ja kocham motyw nawiedzonych domostw, zarówno w tekście, jak i w tej reprezentacji graficznej na okładce i właśnie, no, piękna jest ta okładka. Tutaj mamy szpital, który został X lat temu zamknięty, kupuje go firma deweloperska i będą przerabiać miejsce na chyba apartamenty, zupełnie normalna sprawa. Wysyłają tam, zaczyna się ta historia od tego, że wysyłają tam swojego mierniczego, który ma wszystko pomierzyć, sprawdzić i nagle mężczyzna przestaje się odzywać, wszyscy tracą z nim kontakt, a my tak naprawdę jako czytelnicy doskonale wiemy, co się wydarzyło, ponieważ my śledzimy jego perspektywy, jesteśmy z nim w tej Filomenie. Mężczyzna usłyszał jakieś, to co Wam mówię, to są pierwsze trzy strony, więc nie martwcie się, że Wam coś spoileruję. Mężczyzna usłyszał jakieś przerażające wrzaski, krzyki, bólu, on nie ma pojęcia, co się dzieje, wie, że hotel powinien być pusty, przepraszam, ten szpital powinien być pusty, więc dlatego kto krzyczy, on na początku bez żadnego strachu zaczyna chodzić po budynku, myśli generalnie takie, wiecie, pierwsze skojarzenie, które miałby każdy, squatters, ktoś się tam na górze zamieszkował i coś mu się stało i na pewno potrzebuje pomocy. Natomiast gdy mężczyzna dociera do miejsca, z którego dobiegają te wrzaski, one wcale nie ustają, one są jeszcze głośniejsze, on coraz wyraźniej słyszy, że ktoś błaga o pomoc, podchodzi do łóżka, które jest puste, ale autentycznie z tego łóżka dobiega ten krzyk i nagle mężczyzna zaczyna czuć potworny ból, który jest nie do opisania. Jest to tutaj ładnie oddane słowami, faktycznie czytelnik jest przerażony razem z tym mierniczym i za jakiś czas mężczyzna zostaje odnaleziony przez innych członków firmy deweloperskiej i on przez ten cały czas odczuwał ten ból, leżał tam w tej sali szpitalnej chyba dwa dni, krzyczał, płakał, bolało go i zostaje przewięziony do szpitala. Natomiast jak możecie się domyślić, to tylko początek strasznych wydarzeń, bla, 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 bla. Hotel jest nawiedzony. Ogólnie podobało mi się tutaj... To jest ogólnie hotel, znowu powiedziałam hotel, przepraszam, szpital. To jest ogólnie historia o nawiedzonym szpitalu i teraz cała gra toczy się na temat tego, co to jest za nawiedzenie, z jakiego powodu, dlaczego tam są jakieś złe duchy. Wszystko powiązane jest z, moi drodzy, wojną w Afganistanie, ponieważ wcześniej w szpitalu Świętej Filomeny przebywali weteranie. I wiemy, że to właśnie ich duchy, czy to są duchy, czy może jeszcze coś innego, czy jakiś inny byt, to właśnie, ale na potrzeby tej opinii mówmy o duchach, oni cały czas są w tym hotelu. Dlaczego? To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo mnie zainteresowało, zupełnie czegoś się takiego nie spodziewałam. Natomiast właśnie dlatego... odpowiedź na to, kim są te duchy, jest dla mnie tak oryginalna, że książka mi się bardzo podobała. Nie był to sztampowy horror, naprawdę była tutaj jakaś głębsza sprawa, tylko że ja nie czytam wielu horrorów, więc może wyjadacz takiego typu literatury wcale nie byłby zdziwiony. Również, co mi się podobało, sposób, w jaki umierali bohaterowie, ten dreszczyk horroru, wiecie, bo jak już faktycznie sięgam po tą książkę, po tę książkę, przepraszam, to oczekuję, że będzie strasznie, bo nie sięgam po horror bez powodu. Miałam ochotę na jakieś sceny z dreszczykiem i to otrzymałam. Naprawdę podobało mi się na tyle, że już kupiłam sobie najnowszą książkę Mastertona, czyli Drapieżcy i tam też na okładce, nie mam akurat przy tej książki, na okładce będziecie mogli zobaczyć nawiedzony budynek. Dla mnie ok, naprawdę mi się podobało i mam tutaj jeszcze szybko Insomnie.
W ogóle tej książki nie znajdziecie ani w e-booku, ani w audiobooku. Jest wydana w Polsce tylko w papierze. A to jest też nowa książka. Ona była wydana w zeszłym roku. Wszystko to są chyba nowe książki, premiery. Oprócz Filomeny. A Nietuzinkowy sklep całodobowy to jest też premiera marcowa. I to chyba też jest premiera marcowa. Tutaj mamy kobietę, która cierpi na tytułową bezsenność. Nie pamiętam już. Wiecie co, jestem straszna, jeśli chodzi o zapamiętywanie imion, ale tak, to była Emma. Emma jest w takim momencie życia, że dobiega jej 40. I nawet książka zaczyna się w ten sposób. Mamy prolog. 12 dni do urodzin i mamy takie odliczanie. Chodzi tutaj o jej 40 urodziny. Jest to bardzo ważne, ponieważ kobieta podchodzi do tematu 40 urodzin z ogromnym lękiem. Dlaczego? Ponieważ jej matka w wieku 40 lat i dokładnie w dzień swojej 40 urodzin oszalała. I właśnie to miałam na myśli. Kobieta postradała zmysły. Prawie doprowadziła do śmierci swoich córek. W grę wchodziła tam wręcz po prostu przemoc, której w pewnym momencie się dopuściła. Emma i jej siostra to były malutkie dzieci na ten moment i no, przeżyły przez swoją matkę horror. I gdzieś tam w głowie Emmy się to tak zgrało, że teraz ona oszaleje, bo ona kończy 40 lat. A co gorsze, zaczyna doświadczać pewnych objawów, które można było zauważyć u jej matki, tych takich wczesnych sygnałów, że coś się dzieje, coś jest nie tak i właśnie to samo zaczyna dziać się u Emmy, która jak do tej pory wiodła wspaniałe życie, rozwinęła karierę w sposób, który zawsze jej się marzył, jest prawniczką, zaraz czeka ją awans. Wiecie, nowy samochód, piękny dom, na kredyt, bo na kredyt, ale piękny dom, dwójka dzieci, kochający mąż w bardzo kłopotliwym układzie, znaczy kłopotliwym, jeśli jesteśmy dogadani, to jest wszystko ok, ale tutaj był taki układ, że Emma rozwinęła karierę, więc to ona głównie poświęca się pracy, a jej mąż zostaje w domu z dziećmi, on się na to początkowo godzi. No ale gdy trwa ta historia, wychodzi, że wcale mu to nie pasuje i zaczyna mieć pretensje do swojej żony i powoli wszystko zaczyna się sypać. Generalnie poznajemy Emmę w momencie, kiedy jej życie zawodowe osiąga absolutny szczyt sukcesu i nagle mamy taki zjazd w dół, wszystko zaczyna się walić, ona doświadcza bardzo negatywnych symptomów, boi się, że zwariuje jak swoja matka. I do tego, wybaczcie, tutaj było cięcie, w życiu Emmy zaczyna się dziać wiele negatywnych rzeczy i tak naprawdę nie chciałabym Wam zdradzić więcej. Sama fabuła tutaj krąży wokół tego, że kobieta zaczyna cierpieć, nasza Emma zaczyna cierpieć na bezsenność naprawdę poważną i doprowadza do wielu sytuacji, które są niebezpieczne zarówno dla jej rodziny, jak i dla jej kariery. A tylko to wszystko wygląda tak, jakby ktoś jeszcze dodatkowo dołki pod nią kopał. Może komuś zależy, żeby ona faktycznie zwariowała w dzień tych 40 urodzin. Pojawia się jej siostra, która nagle okazuje się bardzo zagadkową postacią. Pojawia się w jej życiu jeszcze inna kobieta. Ten jej mąż cały czas coś tam kombinuje. I wiecie co? Taką śmieszną rzecz Wam powiem. Ja tę książkę czytałam zaraz dobę po operacji, którą ostatnio przeszłam i cały czas czułam takie napięcie. Ja naprawdę potrafię przeżywać książki. I złapałam się na tym, że i czytając pewne sceny, ja się tak spinałam, że czułam, że mnie tam na szwach brzuch boli normalnie. Czułam po prostu takie napięcie i tak, Boże, Ola, weź, zrelaksuj się. I naprawdę ta książka w pewnych momentach doprowadzała mnie do takich momentów ekscytacji, ale sama końcówka mnie zawiodła. Mam na myśli wyjaśnienie zagadki, dlaczego tam jej mama Emmy postradała zmysły, mając 40 lat i dlaczego nagle Emma odczuwa takie objawy, jakby bardzo, bardzo, bardzo nie spodobało mi się
rozwiązanie zagadki tutaj głównej, które było poniekąd dwutorowe. Ta pierwsza część ok, zupełnie przyjmuje wszystkie wyjaśnienia autorki, ale samo wyjaśnienie tego, co się wydarzyło matce, że ona tak, nie mając tak naprawdę powodu, zbikowała, bardzo, nie, w ogóle nie przemówiło to do mnie. To tyle, będzie jeszcze jeden klip i pokażę Wam kilka nowych książek, bo nie będziemy tu robić wystawnego book haulu. Chciałabym Wam pokazać, czy ja miałam cały... Nie, słuchajcie, mam nadzieję, że tego nie widzieliście. Nieważne. Moi drodzy, co ja mówiłam, pokażę Wam kilka najnowszych książek i tyle. I później będziemy się żegnać i będzie jeszcze jedno słowo na temat książki. Poznajmy, spotkajmy się nad jeziorem. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie w ostatnim klipie obiecanym book haulu i muszę Wam się przyznać, że przeciągnęłam powstawanie tego filmu do granic możliwości, on już miał pojawić się naprawdę dawno. Jestem trochę spóźniona, nawet na początku tego filmu i chyba to wytnę, życzyłam Wam miłej lektury na majówkę, gdy opowiadałam o książce Spotkasz mnie nad jeziorem, do niej sobie jeszcze wrócimy. Już jest, jakby kończy się teraz majówka, ja to nagrywam 3 maja. Książka miała swoją premierę 25 kwietnia. Jestem bardzo spóźniona. I teraz tak, obiecałam Wam book haul i będzie szybki book haul. 30 kwietnia obchodziłam urodziny, więc mam troszeczkę rzeczy do, książkowych prezentów do pokazania. Natomiast bardzo szybko na temat book haulu. Jak wiecie, ja zawsze uwielbiałam nagrywać takie filmy, sama uwielbiam je oglądać. Zawsze oglądam, jeśli tylko na u jednej z osób, którą obserwuję, pojawi się book haul, czy to tu na YouTubie, czy na Instagramie. Oglądam, kocham oglądać nowe książki. I teraz tak, u mnie ostatnio pojawia się naprawdę dużo nowych książek. Często z uwagi na życzliwość wydawnictw dostaję książki, których się w ogóle nie spodziewam. Często z uwagi na to, że tak jak nieraz Wam opowiadałam, mój tata obdarowuje mnie często książkami. Sama też buszuję po sklepach, ale dlaczego o tym mówię? Nie nagrywam już tak często book haul, jak nagrywam, w ogóle filmów pojawia się tyle co nic, natomiast czytam teraz tak mało, naprawdę jestem tak niezadowolona, natomiast po prostu nie mam tego czasu na czytanie, a gdy czytam mało, to czuję się źle, pokazując cały czas nowe, kolejne książki, gdy tak zaniedbuję te, które czekają na moją uwagę. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tłumaczę się, pokażę Wam troszeczkę nowych książek, te, które pojawiły się u mnie w ostatnim rzucie, natomiast tego jest więcej. A jeśli wrócę do starej rutyny z czytaniem, to wtedy nadrobię i chętnie pokażę Wam wiele nowości. I teraz tak, pierwsza książka to poniekąd gwiazda tego fragmentu, Reappearance of Rachel Price, Holly Jackson. I to jest książka, którą otrzymałam w prezencie urodzinowym od moich ukochanych książkarzy. Wiecie, kim jesteście i to jest niesamowicie ważna książka dla mnie. I nie przesadzam w żadnym. I uwierzcie mi, zupełnie nie przesadzam. Tu już przewinął się temat na kanale, dlaczego w filmie o poznańskich targach książki, to już nie będę o tym mówić, a jak już naprawdę wydarzy się to, co się ma wydarzyć, to dam Wam znać na pewno dokładniej, o co chodzi. Na razie egzemplarz po angielsku, już po premierze światowej i mogę Wam zdradzić, że to jest naprawdę dobra książka Holly Jackson, może jeszcze pokażę. Wygląda tak. To jest historia, której główna bohaterka, Rachel Price, tytułowa Rachel Price, zaginęła 16 lat temu, zostawiła na tylnym siedzeniu swoją córkę Belle, na tylnym siedzeniu samochodu i ślad po niej zaginął, słuch po niej zaginął, ona rozpłynęła się w powietrzu na następne 16 lat i po tych 16 latach coś się dzieje, coś bardzo, bardzo zagadkowego. I teraz tak, moi drodzy, a propos tych urodzin, może najpierw stosik urodzinowy. Mam tutaj strasznie dużo małych, przeróżnych rzeczy. Kartka, którą kupiłam z uwagi na swoje urodziny, ale dla mojego Bartka. Kocham Cię bardziej niż książki, a to już coś znaczy.
i Bartek bardzo docenił. Tutaj książka, którą wybrałam sobie, ponieważ byłam na sponsorowanych urodzinowych zakupach w Świecie Książki i tam znalazłam bardzo dobrze wyposażoną książkę półkę z książkami po angielsku. Seven Kinds of People You Find in Bookshops. Może pamiętacie, w Polsce kiedyś pojawiła się taka książka Zapiski księgarza i autor jest Szkotem, prowadzi, i to jest jego kolejna książka, nie wiem, czy będzie wydana w Polsce. Autor jest Szkotem, prowadzi bardzo klimatyczny antykwariat i pamiętam nawet, że kiedyś był o nim taki ciekawy materiał, bo Karolina Kombuk i jeszcze Majaka, twórczyni starej daty, jeśli chodzi o Bookstagram, pojechały do niego do Szkocji i nagrały właśnie film w tym jego antykwariacie. To był bardzo fajny materiał. Również wybrałam sobie Muminki po angielsku. To jest Kometa w Dolinie Muminków. Jestem niesamowicie ciekawa angielskiego przekładu. Nigdy nie miałam Muminków, tekstu Muminków w języku angielskim. W języku angielskim w rękach ja tak bardzo się przejęzyczam, ponieważ mówię jak najszybciej, żeby to nagrać jak najszybciej, bo chwilę Kubusia nie ma w domu. Tak to wygląda. Przepięknie prezentują się te Muminki. Czerwona oprawa, ona jest, nie, ona jakby nie ma wyczuwalnego materiału. Tutaj piękny ekslibris, gdyby ktoś miał ochotę sobie wypełnić muminkowy. I tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona. Ta książka była dość droga, ona stacjonarnie kosztowała 70 zł. Chociaż, czy teraz 70 zł za książkę po angielsku w przepięknym wydaniu, to dużo. Zostawiam do oceny Wam. Historia na każdą godzinę. To jest książka, którą dostałam od rodziców. I tutaj mój tata napisał, bo ja skończyłam 32 lata i bardzo to przeżywam. No i tata mi napisał, dzieciaku, to dopiero 32. Przeurocze, przewspaniałe. I to jest taka książka na raz z 24 mikroopowiadaniami, subtelne opowieści o życiu, czyli czule o życiu, tak bym to odebrała. Tutaj mam jakiegoś gołębia, jakieś rośliny doniczkowe, kota, aparat, wszystko i nic. I co ja tu jeszcze mam z tego urodzinowego? Aha, mam zeszyt w Kubusia Puchatka, który znalazłam w TK Maxie. Zeszyt w Kubusia Puchatka, nigdy za wiele. Jeśli mówimy sobie o TK Maxie, to miałam niesamowite szczęście, że w okolicach moich urodzin właśnie pojawiły się po raz kolejny książki z... teraz tak, to jest wydawnictwo Children. Tak, Children Publishing i mowa o tych przepięknych wydaniach klasyki, w takich mniejszych wydaniach. One są na brzegach złocone, wyglądają bardzo elegancko i mają kredowy papier, czyli ten taki śliski papier, i to jest dla mnie największa atrakcja tych wydań. Niesamowicie podoba mi się śliski papier. I to jest opowieść o dwóch miastach. Charlesa Dickensa czytałam tę książkę na studiach i nie czytałam całości. Lwie fragmenty, ale jednak to nie była całość. Nie wiem, czy sięgnę po oryginał w najbliższym czasie, natomiast ostatnio mam ogromną ochotę na Dickensa, może nie na opowieść o dwóch miastach. Chciałabym przeczytać Klub Pickwicka, którego tą książkę również ostatnio otrzymałam w przepięknym wydaniu z Świata Książki, ale tak jak mówiłam, no nie chwalę się tutaj wszystkim, bo jest mi głupio, że nie czytam. Peter Pan, czyli Piotruś Pan, i to jest książka z ilustracjami, i po raz kolejny wszystkie te książki mają przepiękny, śliski papier, jak one pachną. 79 zł kosztują te książki w TK Maxie, każdy tytuł, niezależnie od objętości, a tak koło 100 lub 90 zł widziałam, wahają się ceny na różnych portalach. I no, naprawdę te książki są w mojej opinii absolutnie przepiękne. I mam tutaj jeszcze Emmę. Emmę, tam jest książka dla kogo innego, to nieważne. Emma jest równie piękna. Prezent od mojego taty, cegiełka. To bardzo mnie intryguje. Wellness, Nathan Hill. I ja o tej książce postowałam na Instagramie, kiedy publikowałam treści o nowościach. Byłam jej bardzo ciekawa. I teraz tak, oj, robi się ciemno. Powiedziałam, że bardzo mnie intryguje ta książka. Dlaczego? Rozmiar przede wszystkim stanowi dla mnie tu zagadkę. Ja kiedy o niej myślałam, to nie wiedziałam, że ona jest taka gruba. Bo to jest
książka o małżeństwie. Eli, pewne małżeństwo przyciąga do siebie niepowstrzymana siła, spotykają się i natychmiast stają się nierozłączni, mamy miłość od pierwszego wejrzenia, a po 20 latach okazuje się, że wszystko było iluzją. I teraz tak, to może być albo coś absolutnie genialnego, albo zupełny niewypał, bo jeżeli książka jest dobrze napisana i skonstruowana, to ja będę mogła się zatracić w historii relacji osób, dwóch osób i siłą rzeczy bardzo poznać tych bohaterów, jeśli to jest aż tak grube, to będzie genialne, ale może być też tak, że po prostu no, będzie strasznie nudno. Natomiast zachęcają te liczne nagrody. Ja bardzo lubię grube książki, nie lubię grubych akcyjniaków, tak? Na przykład dlatego fantastyka, która jest bardzo obszerna, nie jest dla mnie dobrym wyborem. Jeżeli mam przeczytać bardzo grubą książkę, to taką, która jest o ludziach i o ich relacjach, jest to jakiś portret psychologiczny i przede wszystkim taki wgląd w wieloletni rozwój danego bohatera, osoby, człowieka. I wtedy, jeśli nie umieram z nudów, no to mamy mecz i kocham takie książki. Najgrubsza, którą do tej pory przeczytałam właśnie, tylko ona też była z ogromnie rozbudowanym tłem historycznym, bo tam była Barcelona XVIII-XIX wieku, to był Malarz dusz, nie pamiętam autora, a jestem zbyt ślepa, żeby stąd dostrzec, ale tam była taka, jeju, w Malarzu dusz była, wiecie co, to jest fragment z Buchholem, nie będę się rozgadywać, ale ja do tej pory pamiętam dedykację w Malarzu dusz, tu się pewnie dziś pojawia okładka, jak że dedykuje tą książkę, autor dedykował tę książkę wszystkim, którzy podczas jakiegoś ogromnego przedsięwzięcia dowiedzieli się, że ciężko chorują i później musieli ten ciężar nosić i dalej pracować nad tym, nad czym pracowali, bo właśnie podczas powstawania książki, o której mówię, autor dowiedział się o swojej bardzo poważnej chorobie i ta książka jednak finalnie powstała, ale już wtedy na wejściu byłam kupiona, jakbykolwiek to nie brzmiało, ale jednak wierzę, że ogromne emocje towarzyszyły autorowi. Przyjaciółka, w ogóle tu jest naklejka z promocji, 3 książki za 80 zł, tych dwóch tu akurat nie mam, a propos, że nie pokazuję wszystkiego i też nawet nie wiem, gdzie są, a to był kolejny prezent urodzinowy. No, mam szczęście, jestem tak darowywana tymi książkami, po prostu mogłam sobie wybrać 3. I to jest Przyjaciółka i to jest książka jako trzecia, którą dobrałam. Nie tyle co na siłę, ale naprawdę nie mam innego pomysłu, bo ta oferta nie była jakoś powalająca. W każdym razie pokazuję Wam tę książkę, dlatego że już ją słucham, jestem w połowie. Jest ciekawie, nothing special, po prostu thriller, który gdzieś tam zastanawia, co to się wydarzyło, ale wydaje mi się, jakby słucham tej książki po to, żeby dowiedzieć się, czy to, co wymyśliłam sobie po pierwszych 12, bo sprawdzałam w minutach audiobooka, to czy tak ona się skończy. Jeśli chodzi o tę autorkę, bo to jest głośna autorka, to czytałam za zamkniętymi drzwiami i pamiętam, że ją przeczytałam, bardzo mi się podobała. Później był wokół niej ogromny szum i jak to bywa z ogromnym szumem, ludzie zaczęli hejtować książkę z bestsellerem i tak dalej, ale ona mi się podobała i nie mam nic do dodania. Bardzo szybko lecimy, bo już za długo mówię. Pokazuję Wam Drapieżców, ponieważ wspominam o Mastertonie w tym filmie i wiem, że mówiłam Wam, że ta okładka jest obłędna i dalej mam takie zdanie. Bardzo szybko, kochani. Dostałam w prezencie 3 książki od wydawnictwa Young. Bardzo serdecznie za to dziękuję. To była przemiła przesyłka i wydawnictwo Young, jak i inne wydawnictwa już również zostało strawione przez gorączkę grzbietów, malowanych brzegów. I teraz tak, tu mamy książkę, w której to są młodzieżówki, w której główna bohaterka, 16-letnia Tessa Dickinson, ulega wypadkowi samochodowemu i traci wzrok na określony czas, bo tutaj mamy 100 dni i stąd mamy 100 dni słońca. I, no, rozumiemy. I mam taką, śmiałam się, że to jest moja kartka urodzinowa od wydawnictwa. Tak, nie miał być. To jest książka z vibe'em. Dzisiaj 13, jutro 30. Taki film, pamiętam, był, jak ja miałam 13 lat, chyba to on właśnie był i on był dla mnie niesamowicie, bo jakby chciałam być w tym filmie, wiecie, o co mi chodzi, chciałam mieć te 30, natomiast teraz skończyłam 32 i chcę mieć 13, może 13, o nie, 13 to ja absolutnie nie chciałam mieć, ale do tych 23 to bym chciała wrócić do 20. A i co tutaj jest? No i mamy, tak jak powiedziałam, ten vibe, że
Bohaterka ma naście lat, a gdy się budzi, ma 30 i całą historię z tą związaną. I jeszcze trzy książki. To jest również prezent od mojego taty, Maciej Lewandowski, Grzechut. Niesamowicie podobają mi się wydania, które ostatnio pojawiają się na rynku czytelniczym przez dzięki wydawnictwu Mięta. Przepiękne malowane brzegi, bardzo wysokiej jakości oprawa i papier. No, przepiękne są te książki wydane. I tutaj w ogóle bardzo po pierwsze hipnotyzuje mnie oprawa, to co się na niej dzieje, ten dom i tutaj mamy samochód, raczej taki garaż w lesie. Dziecięca ciekawość potrafi zwieść na manowce. Historia o tym, że taki właśnie samochód w takiej tajemniczej chatce zostaje znaleziony w lesie przez młodego Jakuba i on w jakiś sposób się kaleczy w tym miejscu i ta kropla jego krwi budzi w tym samochodzie prawdziwą bestię. Oczywiście opowiadam bardzo enigmatycznie, bo sama nie lubię wiedzieć za dużo o książce, po którą dopiero sięgnę. I tutaj mam jeszcze dwie książki z nowego imprintu wydawnictwa Insignis i to jest Insignis Storylight, coś tam. Akurat to ich dwie premiery bardzo, bardzo mnie ciekawiły, więc postanowiłam, że chcę je mieć. I to jest tak, w tych szacownych murach to jest zbiór opowiadań z motywem Dark Academia. I teraz tak, ja jestem daleko w lesie i nawet nie wiem, czy czytałam coś w stylu Dark Academia. No chyba Tajemna historia Donny Tartt to jest Dark Academia. Jedna z książek Ruth Ware, Ta dziewczyna, to jest ponoć Dark Academia. Ale jakoś tak, nie wiem, mijam się z tym, czym jest Dark Academia i chciałabym to w pełni poczuć, a tutaj oferują nam zbiór opowiadań właśnie dla takich świeżaczków, którzy potrzebują wprowadzenia do tematu, więc bardzo chętnie się zapoznam. Dziękuję Wam serdecznie, to tyle. Nie! 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 No samo dno. Słuchajcie, jeszcze ostatnie, finalne słowo na temat Spotkasz mnie nad jeziorem. Oprócz tego wszystkiego, co powiedziałam, chciałabym też dodać, że to jest taka typowa historia miłosna z typową też strukturą romansu. Na coś się zbiera, wiemy, że się coś wydarzy, w końcu to się dzieje, później jest trochę dramy, trochę smutku, a później, no już nie mogę Wam powiedzieć co, bo powiem za dużo, natomiast czasem nie lubię oklepanych struktur w danych typach historii. Tutaj mi to w 100% opowiadało, dlatego że książka też zaskoczyła mnie wieloma dodatkowymi przyjemnymi aspektami, o których Wam wspomniałam, chociażby moim zdaniem była naprawdę ładnie napisana. I jeśli chodzi o erotykę, ponieważ jak romans to również kilka scen erotycznych, tutaj z naprawdę ogromnym smakiem i wyczuciem, bez żadnych naprawdę mało przyjemnych słów, nie wiem jak to nazwać. Bo wiecie, bo można różnie tłumaczyć i pisać erotykę, też nie miałam okazji w ogóle spojrzeć w oryginał i raczej nie będę miała, ale tutaj zostało to przetłumaczone tak, jak dla mnie być powinno, czyli nawet jeśli jakieś wulgarne słowa pojawiają się w oryginale, to niekoniecznie trzeba je oddawać tymi najbardziej wulgarnymi słowami z języka polskiego. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, 22 minuty, jeden fragment. Jeszcze raz serdecznie Wam polecam tę książkę i tak jak mówiłam, ja sięgam po pierwszą książkę autorki wydaną w Polsce, bo teraz żałuję, że do tej pory jeszcze jej nie przeczytałam. Dziękuję Wam serdecznie, widzimy się za jakiś czas w nowym filmie. Do zobaczenia, pa!